Jesteśmy w nowym miejscu, które tworzy się na mapie Warszawy. Państwo miasto, które chce sieciować, łączyć różne elementy i stąd dwutygodnik komicywilia.pl nagrywa debatę o tym, czy jest content, do kogo należy i czy jest dla wszystkich, czy tylko dla wybranych. Hasło wywoławcze jest, myślę, jasne i spróbujemy się trochę z tym poboksować. Na temat, jak bierze prawie w całości nasze blogi, ranking blogów modowych, na którymi ktoś się w presie napracował, komuś chciało za to zapłacić pieniądze. Państwo przynajmniej piszecie, że to jest z presu. Pewnie nie linkujecie, bo może też nie ma do czego linkować, bo pres tej swojej zawartości nie rozdaje internautom. My jednak uważamy, że oni muszą kupić nasz miesięcznik. Albo jak w drugim naszym produkcie sprzedajemy po prostu nasz newsletter. Więc jeśli się powołujecie, to już jest naprawdę ogromny postęp w stosunku do tego, co rzeczywiście w internecie w Polsce się dzieje. Nie zauważyłem tego u mojego konkurenta internetowego, czyli wirtualnych mediów. To jest portal ogromnej rzeszy ludzi, którzy go oglądają, który lata całe kopiował, nie zaznaczając skąd to bierze i z całą swoją moc agregatora zbudował wyłącznie na tym, że po prostu zabierał cudzą własność. Dla mnie to pytanie jest naprawdę bardzo konkretne i dotyczy bardzo ważnych pieniędzy. Pieniędzy, które muszę zapłacić dziennikarzom. Zdaję sobie sprawę, że będę mówił z zupełnie innej perspektywy. Ja nie mam problemu finansowego, po pierwsze, po drugie piszę rzeczy, które za bardzo nie są kopiowane. Czemu? A jak są, to jest to typ treści, które jako organizacja pozarządowa tylko marzę po prostu, żeby mój sygnał był gdzieś skopiowany i to się na szczęście czasem zdarza. Ale tak pierwsze, prawo obecne autorskie jest z 1994 roku. Wtedy internet miał w Polsce postać jakichś tam BBS-ów, sieci fizyków i nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś konstruując prawo cytatu, w ogóle rozumiał, do czego ono będzie stosowane. Znaczy, z tym się kompletnie nie zgadzam. Mam jakiś anachroniczny zapis, który moim zdaniem odwołuje się do kopiowania fragmentów tekstu w innych fragmentach tekstu i przyłożenie tego do myślenia o remixach wideo, które Państwo pewnie też robią, o mashupach, o tym człowieku, co mecz Polska-Czechy produkował zajawkę, co telewizja musiała zdjąć, bo mu UEFA kazała, prawda? Znaczy, wydaje mi się to bardzo złe. Wiem, że Państwo na co dzień pracują z tym zapisem, go bardzo szczegółowo sobie analizują, czy tu jeszcze tak, ale może przynajmniej nie należy mieć takiej zgody na niego. Tam jest jeszcze bardzo dziwny zapis o tym, że można się kierować po prostu zasadami gatunku. I ja na to chcę powiedzieć, że zasady gatunku internetowego po prostu są takie, że się na potęgę kopiuje. Ale to tylko dowodzi, że to prawo jest nieskuteczne, ale też tak się zastanawiam, bo ja zdaję sobie sprawę, że te praktyki, o których Pan mówi, to jest z wizją biznesowego bardzo trudne, ale dla mnie ciekawe jest pytanie, to co należy z nimi zrobić? No bo widzę trzy scenariusze. Albo mogą Państwo nie wchodzić w internet, wchodzić tylko na papierze, gdzie przez dekady papier chronił, bo wszystko tak powolne było kopiowanie, że nikt nie miał tych trudności dzisiejszych. Ale to chyba nie jest jakiekolwiek rozwiązanie, szczególnie jak muzyk ogłasza, że już w ogóle rezygnuje z papieru. No drugi scenariusz to jest walczyć z internetem. Można być po stronie tych, którzy uważają, że należy środkami pewnie prawnymi i technologicznymi ograniczyć zdolność kopiowania, co by na pewno ułatwiło działanie umowy tych biznesów wydawniczych, nie wiem, na przykład pana tytułu, ale pewnie pociąga za sobą jakieś tam konsekwencje, o których możemy porozmawiać. Znaczy, jest pytanie trochę zaczepne. Państwo mogą robić dokładnie to samo. Kopiować konkurencję, mamy po prostu jakiś nowy ekosystem, w którym też będą
udane i nie modele biznesowe. Hollywood się rozkręcił, uciekając z zachodniego wybrzeża na wschodnie, bo było na programy podatkowe i byli całkowitymi po prostu oszustami, którzy robili konkurencję ze wschodniego na zachodnie. Nie płacili Edisonowi, on pewnie też opowiadał, że jego własność jest zabierana, że jest ofiarą. No, ale dzisiaj wszyscy są dosyć zachwyceni, a oni już o tym zapomnieli i sami są po drugiej stronie barykady, więc to jest jakaś taka perspektywa, która mi się wydaje koniec końców najważniejsza, żeby zrozumieć, że te reguły się zmieniły. Chętnie odpowiem. Niestety nie będziemy robić tego samego, bo poza wszystkim press jest pismem skierowanym do dziennikarzy, my tam piszemy o etyce dziennikarskiej. I ja często mam taką ochotę i namawiam moich redaktorów do tego, żebyśmy byli jeszcze lepszym agregatorem niż ten konkurent, którego wymieniłem. Bo zatrudniamy znacznie więcej osób i niektóre z nich są pewnie bardziej profesjonalne, więc robilibyśmy to szybciej, ale niestety odmawiają współpracy moi ludzie, którzy właśnie mówiłem, że płacę. Więc nie jestem ich w stanie zmusić, bo jeśli mają pisać o etyce dziennikarskiej, a ja ich będę używał, czy przyłamał ich kręgosłupy, no to wtedy nie mają prawa pisać o tych, którzy rzeczywiście w dziennikarstwie robią przekręty. Więc to nie jest dla mnie droga. Jeśli Państwo zrozumieliście, że ja się skarżę, płaczę, miałczę i że brakuje mi pieniędzy, to chciałbym się z tego wycofać. To znaczy, my wybraliśmy czwartą drogę. Rzeczywiście treści presu nie ma w internecie. Były przez pewnie 3 lata. Jest tam, stamtąd wycofaliśmy i co się stało, wcale oglądalność strony nam się nie zmniejszyła. A nakład, tak jak zmniejsza się musicowi, tak zmniejsza się również presowi, ale nie ma tutaj prostego związku, to znaczy ani nie przestał się zmniejszać wtedy, kiedy rozdawaliśmy, ani nie zaczął rosnąć wtedy, kiedy przestaliśmy to rozdawać. My po prostu sprzedajemy nasz kolejny produkt, weszliśmy do internetu, nie mamy z nim żadnego problemu. Życzyłbym każdemu wydawcy w Polsce, żeby 1/3 swoich przychodów miał z internetu. Press tak ma. Myślę, że Agora byłaby szczęśliwa, gdyby była w tej sytuacji. Myślę, że też gdyby portale, nie mówię o tych horyzontalnych, bo to oczywiście są ogromne pieniądze, ale gdyby tematyczne portale zarabiały tyle, ile zarabia nasza firma, też nie byłyby w złej sytuacji. Dla nas nie ma tego problemu. My na Facebooku uśmiechamy się do naszych czytelników, bo to jest miejsce, na którym się należy uśmiechać i czytelnicy reagują tylko wtedy, kiedy się uśmiechamy. Jak tylko kogoś skrytykujemy, to natychmiast są obrażeni i piszą, że mamy przepraszać. Dlatego nawet ostatnie nasze hasło reklamowe w radiu to jest mili, jesteśmy na Facebooku. Natomiast w newsletterze sprzedajemy nasze treści, które nasi zawodowi dziennikarze produkują w sposób profesjonalny, a w piśmie docieramy do tej rzeszy osób, która jeszcze czyta i chce czytać. To jest jakby specyficznym medium branżowym, w związku z czym ciężko tutaj porównywać do jakby mediów informacyjnych. Co do newslettera, to jakby wiemy, że jakby chyba mniej więcej wszyscy, kto czyta PS Serwis i często nie jest to decyzją użytkowników. Ja czytałam PS Serwis przez ostatnie 6 lat, podstawałam go do skrzynki, nawet nigdy się nie zadeklarowałam, czy chcę go dostawać, czy nie. To tak na marginesie. Natomiast myślę, że tutaj ciekawsza jest tak naprawdę kwestia ewolucji mediów informacyjnych, tak, które mają jakąś konkretną rolę, czy miały przez wiele ostatnich lat. I to, jak one tak naprawdę teraz mogą odnaleźć się w sytuacji tego, że być może jest tak, że utrzymują na siłę jakieś marki. Trochę tak jak robi konkurencja Newsweeka, ponieważ wierzy w to, że ważniejsze jest utrzymanie marki niż utrzymanie zainteresowania swoimi informacjami, niezależnie od tym, jakim jest medium. Tak? Myślę, że to jest raczej pytanie o szerzej o media informacyjne, które docierają do grubej rzeszy ludzi, a nie do 6000 osób. Uwierzyłbym w to, gdyby Pani podała dobre przykłady polskich mediów, które się udały, wchodząc na tablety. Ja nie znam ani jednego. Nie znam ani jednego wydawcy, który odniósłby sukces wyłącznie na tablecie. Możemy powiedzieć, że inaczej jest Stanach Zjednoczonych, no, tylko że Rupert Murdoch wydał, przypomnijcie mi, 30 milionów dolarów, czy 90, 30 bodajże milionów dolarów, projekt, z którym teraz nie wie co zrobić, te pieniądze wszystkie stracił i nic z tego nie wyszło, mimo że miał być najlepszym dziennikiem
na tablecie na sieci. Więc problem nie jest w zachowaniu marki, bo oczywiście można sobie zachować markę na tablecie, można sobie zachować markę w smartfonie czy w książce telefonicznej, to jest wybór wydawcy. Natomiast nie da się zarobić, i o tym Państwo na temat wiecie, nie da się zarobić prawdziwych pieniędzy na dziennikarzy, których Newsweek zatrudnia poprzez nawet umowy z reklamodawcami w tablecie. Tych pieniędzy nie ma. Internet ich na razie nie jest w stanie dać i tutaj wołanie o modele biznesowe ciągle jeszcze nie zostało wysłuchane przez nikogo, nawet przez Roberta Magnusa. Ja się zajmuję promowaniem różnych modeli dzielenia się, ale ludzie tym się zajmujący ze świata tak zwanej wolnej kultury rzeczywiście mają taką piętę achillesową, którą jest kwestia finansów, albo mówiąc ogólnie w ogóle sustainability, zdolności do trwania tych działań. Tym się tak się składa i to jest pewnie nasz błąd. Nie dość, mówiąc za wszystkich razem zajęliśmy się, jak ułatwić to kopiowanie, bo ono jest wspaniałe być może dla kultury, ale zostawiliśmy gdzieś w nawiasie pytanie o pieniądze, może dlatego, że często mam do czynienia z ludźmi, którzy jakoś sobie to finansują. Tak, jest jakaś taka bardzo dziwna kategoria twórców, którzy potrafią robić rzeczy bardzo dobrze, a nie wiadomo za jakie pieniądze. Moim ulubionym przykładem jest jeden z naszych polskich blogów z kolei kucharskich, on się chyba nazywa Light. Jest po prostu tak profesjonalny, ma tak świetne zdjęcia, tak dobre przepisy. Ta pani chyba gotuje codziennie te dania i piecze te ciasta. I ja nie wiem, sobie opowiadam jakieś, wymyślam historię na temat jej źródeł finansowania. Ale to są wyjątki i ciekaw jestem, co pan siedząc w tej sytuacji, bo ja się zgadzam rzeczywiście na to, że tych dziennikarzy nie ma pieniędzy. I ja już się przyznałem, że do końca razem z umownie znajomym pracowałem nad wymyśleniem, skąd dać te pieniądze. Ciekaw jestem, czy pan widzi jakąś nową opcję, nową szansę, czy to po prostu wszystko bardzo źle wygląda? Moim zdaniem nie ma dobrych modeli, tu nie wiem, możemy Tomasza Machałę spytać, pewnie jest znacznie lepszym specjalistą od modeli biznesowych. Ja się na tym nie znam. Ja wiem o moim problemie i problemie wszystkich redakcji, które aktualnie zwalniają ludzi. I nawet jeśli mają tak dobrze wstawione nogi w drzwi internetowe jak my, to są przed tym absolutnie realnym problemem, o którym pan mówi. Przyjrzeliśmy się blogom modowym. Okazało się, że dziewczynki kilkunastoletnie w polskim i angielskim codziennie, jeszcze do tego robiąc sesję zdjęciową, obiegają dookoła zawodowe redakcje, ponieważ tym dziewczynkom się chce pracować. One jeszcze z tego nie mają pieniędzy, już będą miały za chwilę. Na razie mają torebki, sukienki. One rozsyłają to po tych wszystkich agencjach social mediowych i mówią, że ja bardzo chętnie będę z Państwem współpracowała i tam się przysyła do nich te produkty, które potem one promują. Ale są też dziewczyny, które robią to niesłychanie profesjonalnie. To jest realny problem dla dziennikarzy. A realny problem dla wydawców to jest taki, że jednak moim zdaniem modelu na istnienie w internecie jeszcze nie wymyślono. Tablety pewnie są rozwiązaniem, nieotwarte strony internetowe, gdzie press na pewno przegrał, bo myśmy przegapili absolutnie czasy www. Jeszcze są przed nami czasy smartfonów, podobno tam będzie się jakieś pieniądze zarabiać, ale jakby pan nie pytał o rzeczy, na które nie potrafią odpowiedzieć faceci z Guardiana, z Wall Street Journal, no może oni jeszcze najlepiej. Z 900 amerykańskich gazet, z których już bardzo wiele przeszło do internetu, które potem próbowały na nowo zrobić swoje wydania, na przykład w środę albo w sobotę zrobić papierowe, potem się z tego wycofały. Przepraszam, że to powiem, ale ten biznes jest w wielkiej dupie. W takiej, jakiej był biznes muzyczny, tylko że my, dziennikarze, niestety nie będziemy robić koncertów. W nauce to chyba jest trochę inaczej, to znaczy nie chciałabym tutaj wygłaszać jakichś pochopnych generalizacji, bo za mało znam Państwa branżę, ale wydaje mi się, że w nauce, która jest w humanistyce, bo o tej dziedzinie chciałabym powiedzieć, walka toczy się po pierwsze o treść, tak chyba brzmiało hasło Żykowskiego i o content, a po drugie o widoczność, to znaczy o widoczność zarówno we własnym środowisku, jak i w środowisku tym, co pan nazywa ekosystemem, i ja się bardzo przyłączam, bo rzeczywiście te biologiczne kategorie tutaj w grę wchodzą, bo to jest często walka o przetrwanie. I w związku z tym może właśnie muszę się pocieszać, wydając to nasze pismo.
Pismo jest całkowicie internetowe, całkowicie wolny dostęp od 30 października. 30 października jest premiera. Pismo, które się strasznie nazywa, bo nazywa się Studia Literaria Historica, narzucono nam ten tytuł, bo to było pismo, które kiedyś wychodziło w Instytucie Slawistyki. My na nie mówimy Studia Hysterica, co dużo lepiej zapamiętać i będziemy się tego utrzymać. Pismo w zasadzie jest naukowe, ale tak naprawdę mamy ambicje nawiązać do tradycji, która kiedyś została tylko na jeden numer w Polsce podjęta. Lettre International, które od kilkudziesięciu lat wychodzą w bardzo wielu krajach Europy, również wschodniej, w całej Europie. Ale Polska jest jedynym krajem, który poprzestał na jednym numerze tego pisma, bodaj w 1989 roku, i nie udało się go utrzymać. My chcemy do tej tradycji nawiązywać bez powoływania się, bo pewnie musielibyśmy wejść w jakieś bliższe kontakty z Lettre International. Patronem pisma jest Jan Stanisław Bystron, autor Megalomanii Narodowej. To tyle. Zapraszam do czytania. Panie Tomaszu, coś o modelach biznesowych w internecie. Powie pan coś? Dzień dobry, Tomasz Machała, redaktor naczelny na temat. Dziękuję redaktorowi Stworzowi, że oddał mi głos. Jeśli chodzi o model biznesowy w internecie, to ja wierzę w konieczność jego całkowitej zmiany. I tutaj powiedziałbym, że ja wierzę w rynek reklamowy, wierzę w konieczność zmiany rynku reklamowego. Wierzę, że duzi wydawcy powinni dołączyć się do tego, co my z uporem maniaka powtarzamy od założenia na temat, czyli do całkowitej zmiany modelu rozliczeń w internecie, który w tej chwili polega na płaceniu za 1000 osłon reklamy, a wyceny są żenująco niskie i duzi wydawcy boleśnie odczuwają tego konsekwencje, spinając budżety każdego miesiąca. No, my się rozliczamy w zupełnie innym modelu, flat fee, mierząc nie kliki, ale zaangażowanie użytkowników w reklamę. Mamy absolutnie niestandardowe, nieporównywalne z żadnymi innymi, w sensie wyglądu, działania, formaty reklamowe. No więc my staramy się przekonać rynek i byłoby bardzo pomocne, gdyby Gazeta, Polska Presse, wydawnictwo Murator, parę innych dużych wydawców dołączyło do nas, czy Interia, czy Wirtualna Polska, czy Onet, bo moim zdaniem to by skutecznie zmieniło model rozliczeń w internecie i też wraz ze strumieniem przychodu, moim zdaniem, jakość treści w internecie mogłoby zdecydowanie poprawić. Ja wierzę w to, że to jest w rękach wydawców, to jest w rękach polskich wydawców, to może być zrobione, ale potrzebne jest pewne porozumienie i potrzebne jest pewne podjęcie pewnego ryzyka. Co będzie, jeżeli tego porozumienia nie zostanie zawarte? Moim zdaniem dokładnie to, co się zdarzyło z wydawcami papierowymi. Znaczy oni w tej chwili, parę miesięcy temu weszli w piano zdecydowanie za późno, bo przez lata nie potrafili ze sobą, tak się nienawidząc, usiąść do jednego stołu. Przez pierwsze tygodnie po tym, gdy do stołu usiedli, to głównie byli naburmuszeni, obrażeni i głównie były to personalne wycieczki i wypominanie win od Mieszka. A kiedy już się dogadali, no w moim przekonaniu jest zdecydowanie za późno, żeby ludzi zacząć edukować, jeśli chodzi o opłacenie w internecie. Według mnie wydawcy internetowi powinni zrobić to teraz, usiąść, nie wypominać sobie win od Mieszka, tylko spróbować zmienić model reklamy w internecie. Moim zdaniem jest to w ich rękach i ja wierzę, że to może być zrobione. I to jest tak, że współczesny, taki ten komercyjny rynek mediów internetowych w Polsce jest dzieli się na tych starych wydawców, tak, którzy mają media internetowe, które mają media papierowe, to są w większości te firmy, które wydają piano, które wyleciły piano z drugiej strony. I są też wielkie portale, które były tak naprawdę pierwsze na tym rynku internetowym. I to one tak naprawdę trochę z reklamodawcami ustaliły taki model, w którym użytkownik jest towarem, tak? Bo jest towarem, liczymy tak naprawdę te odsłony. Czy to staje być właśnie klientem? I teraz tak naprawdę wydaje mi się, że dopóki jest tak, że tutaj wracam do praw autorskich, dopóki jest tak, że duże portale rozpoczynają, niezwiązane z dużymi wydawcami, rozpoczynają swój dzień od tego, że patrzą, co napisali inni,
a później przyklejają to na swoje strony, a następnie jeszcze opatrują to zdjęciami, kilkoma zdjęciami Natalii Siwiec, to wiadomo, że tych osób mają więcej i siłą rzeczy jakby to oni mają rządzą tym rynkiem reklamowym. Znowu tak naprawdę zataczamy koło. Wydawcy się przejmują swoją przyszłością, dziennikarze się przejmują swoim losem, bo z tego żyją. W debacie publicznej no, dyskutujemy o tym, ale ja nie wiem, czy użytkownicy się tak naprawdę martwią, znaczy czy was martwi los, nie wiem, przekroju Gazety Wyborczej na temat i tak dalej, bo, no bo ja na razie tego nie widzę i oczywiście może wszyscy jesteśmy jakimiś główkami, którego dnia się obudzimy bez tytułów, a w dodatku jakimś efektem domina, nie wiem, spowoduje to być może kryzys demokracji, o którym niektórzy mówią, ale to też są takie właściwie teorie, to znaczy to jest do sprawy. Ja bym trochę chciał, żeby to tak spadło do takiego dna, byłoby mi bardzo głupio, że to już jest, że to wobec moich znajomych, na przykład dziennikarzy, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że jakby rzeczywistość sobie z taką sytuacją by nie poradziła i nie wypracowała jakiegoś, no jakby rzeczywiście jesteśmy po prostu ogłupieni już i nie rozróżniamy Facebooka od najnowszej gry z strzelanki i od tego tytułu. W tym roku rzeczywistość sobie poradziła i nazywa się ta osoba Paweł Mitter, pamiętacie Państwo, z Wrocławia. Facet, który zadzwonił do sędziego z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Najbardziej znana prowokacja tegoroczna, polityczna, niektórzy twierdzą, że dziennikarska, nie jest dziennikarzem. On potem mówił, że należy do jakiegoś stowarzyszenia mediów katolickich, ale z dziennikarstwem ma niewiele wspólnego. To jest ten sam chłopak, 26-latek, mitoman z Wrocławia, który jak pewnie rok temu, czy już więcej, zatrudnił się, czy próbował zatrudnić się i mieć program telewizji publicznej. Chłopak, który bardzo potrzebuje adrenaliny, który ją uzyskuje właśnie dzwoniąc i powołując się na wpływy w kancelarii premiera i na to, że jutro kancelaria premiera zadzwoni do sędziego, a potem dla tych z Państwa, którzy nie znają tej prowokacji, skończyło się to wielką aferą w sprawie jeden z wątków Amber Gold. I tak będzie reagowała rzeczywistość, to znaczy jeśli nie będzie dziennikarzy, te gazety, ma Pan rację, mogą upaść dziennikarze, być może zarabiali za dobrze przez te lata, mogą zarabiać znacznie gorzej, może być ich znacznie mniej, co już się dzieje od lat, ale ktoś polityków musi sprawdzać. Ktoś musi sprawdzać organizacje rządowe, a również pozarządowe. Ktoś musi sprawdzać, gdzie idą pieniądze z Unii Europejskiej, czy na pewno dobrze je rozdajemy. A ktoś musi sprawdzać jakość naszych uczelni i tego, czy granty, o których pani profesor mówiła, są dobrze lokowane, czy całkiem czasem idiotycznie. I dotąd do tego służyli dziennikarze. Nie będą do tego służyć blogerzy modowi, blogerzy przyrodniczy, blogerzy fotograficzni, ponieważ ta robota, za którą płaci się dziennikarzom, to jest nadstawianie karku, a czasem innych części ciała, czasem swojego nazwiska i bardzo dokładne weryfikowanie. Ja teraz publikuję w najbliższym presie tekst, który powstał do internetu, który napisał znakomity znawca, medioznawca polski i powiedziałem, wysłałem mu z powrotem ten tekst, który był opublikowany na stronie presu, cieszył się wielką czytabilnością. Ja mówię, teraz to będzie w prasie. No i chłopak mówi, dobrze, jutro ci odeślę. Odsyłał mi tydzień. W końcu jak po tygodniu mi odesłał, to napisał, no wiesz, ale jeśli to zostaje w druku, no to już musiałem nad tym mocniej popracować. Za to się płaci dziennikarzom. Musimy mieć komu zapłacić za to, żeby nas reprezentował przed PR-owcami polityków, przed politykami. I rzeczywiście słowo demokracja tutaj jest na miejscu, jeśli nie będzie dziennikarzy, jeśli takie rzeczy jak te prowokacje, która udowodniła, że są w Polsce urzędnicy, również ci, którzy powinni być absolutnie niezależni, czyli sędziowie, prokuratorzy, którzy są gotowi odbierać telefony z kancelarii premiera i rozmawiać o przesuwaniu dat w sądach, to znaczy, że jakość demokracji polskiej i polskiej administracji nie jest dobra. Ktoś tego musi pilnować.